Dzień dobry, witajcie w nowym daily vlogu. Mamy końcówkę miesiąca, a jak końcówka miesiąca, to co? No oczywiście, że projekt Denko. Słuchajcie, w tym miesiącu nie mam za dużo zużytych opakowań, tak jak było wcześniej, bo zużyłam sporo kosmetyków kolorowych, ale te kosmetyki kolorowe, opakowania po tych kosmetykach, pokażę Wam oczywiście w projekcie 24 kosmetyki na 2024 rok zużycia, więc na razie tego nie zrobię. Natomiast pokażę Wam produkty pielęgnacyjne, które zużyłam i lecimy. Słuchajcie, pierwszy kosmetyk jest to płyn, nawilżający płyn micelarny od marki Eveline Cosmetics. To jest płyn, który zawiera aloes, kwas hialuronowy i kompleks Aquaxyl. 5 w 1, ale dobra. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja używam tylko i wyłącznie drogich kosmetyków, bo użyłam też takie tanie kosmetyki. Zapłaciłam za niego chyba w jakiejś promocji 15 zł albo 13 zł, już nie pamiętam, w jakimś supermarkecie, bo skończył mi się płyn micelarny. Ktoś mi polecił właśnie, żebym wypróbowała ten od marki Eveline. No i słuchajcie, stwierdziłam, dobra, jest w fajnej promocji, przetestuję, sprawdzę i wiecie co, przepięknie pachnie ten płyn micelarny i muszę Wam powiedzieć, że super się u mnie sprawdził. Naprawdę taki bardzo delikatny w przypadku mojej skóry wrażliwej i oczu wrażliwych, więc nie podrażnił, nic się złego nie działo. Nie było efektu takiego szybkiego ściągnięcia podczas demakijażu w tym pierwszym kroku, także naprawdę no... I jestem zadowolona, być może do niego jeszcze wrócę. Bardzo podobał mi się ten zapach, który tutaj był, bo on też umilał całą tą pielęgnację. Ale niedrogi, fajny skład, do każdego typu cery, 400 ml, jak najbardziej tak. Dobra, następny kosmetyk będzie to pianka, którą już tak zużyłam, praktycznie już nie byłam w stanie nic wycisnąć. Od marki Shelly, naturalna pianka do mycia twarzy z biofermentem 10%. Genialny kosmetyk, kto zna, ten doskonale będzie o tym wiedział. Naprawdę świetna, świetna pianka. No i jeśli jesteśmy przy Shelly, to zużyłam już kolejne opakowanie naturalnego żelu do higieny intymnej, również z 10% biofermentem, żelu intensywnie nawilżającego. Nawet ostatnio ktoś pod jednym z moich shortsów, rolek, zostawił komentarz, kiedy pytałam o kosmetyki marki Shelly, który dobrze się sprawdza u Was, czy macie jakiegoś swojego ulubieńca. No i właśnie ktoś napisał o tym naturalnym żelu do higieny intymnej, że jest po prostu genialny i słuchajcie, jest genialny. To jak on dba o mikrobiom w okolicach intymnych, rzeczywiście nawilża, zero pieczenia, swędzenia. Trzeba wypróbować, żeby się przekonać. Naprawdę świetny, świetny produkt. I jeszcze jeden kosmetyk od marki Shelly, bioaktywne serum naprawczo odmładzające. To jest chyba moja druga butelka, bardzo fajny kosmetyk i też go Wam polecam. Jest już kilka publikacji na jego temat w moich mediach społecznościowych, chyba nawet na blogu jest o tym serum, albo o serum, albo o kremie. No w każdym razie polecam, bo jest naprawdę świetny. Dobra, czy mam coś jeszcze do twarzy? Tak, do twarzy mam jeszcze wygładzający płyn mikrozłuszczający od marki Basic Lab, który w składzie zawiera 2% stężenie kwasu salicylowego. I ja już Wam kilka razy opowiadałam o tym, że kwas salicylowy jest genialnym i jednym z najlepszych kwasów, jeśli chodzi o odblokowywanie ujść gruczołów łojowych. Jeśli jesteście osobami, które mają problemy z zaskórnikami albo macie skórę taką problematyczną, że często gdzieś pojawia się ten trądzik, te zaskórniki, to słuchajcie, tak jak radzi sobie kwas salicylowy właśnie z tego typu zmianami skórnymi, nie radzi sobie żaden inny składnik aktywny. No może jest jeszcze kilka innych, ale naprawdę kwas salicylowy jest genialny i warto wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji chociaż jeden kosmetyk, który będzie zawierał kwas salicylowy. Ja proponuję płyn złuszczający. Wcale nie musicie go stosować codziennie, możecie go stosować 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb Waszej skóry. Takich płynów na rynku, które zawierają kwas salicylowy, pojawia się coraz więcej. Ja już przetestowałam kilka, moje ulubione to Clinique wersja 1.0, czyli ta bez alkoholu,
Paula's Choice 2% stężenie kwasu salicylowego i chyba wyciąg z zielonej herbaty, ale nie jestem do końca pewna. No i oczywiście ten mikrozłuszczający płyn od marki Basic Lab też bardzo fajnie się u mnie sprawdził. Duży plus za pompkę, wygodną, także jak najbardziej tak. Następny kosmetyk, który zużyłam, jest to kolejne opakowanie genialnej maski Pillow Glow od Nu Skin. Ja nie wypowiem się na temat kosmetyków marki Nu Skin, ponieważ większości nie znam. Jest tylko kilka produktów, które przetestowałam u siebie, które się u mnie lepiej lub gorzej sprawdziły, ale ta maska jest jednym z takich produktów, do których będę wracać regularnie. Mamy tutaj potwierdzone w badaniach klinicznych działanie nawilżające tej maski, która zwiększa nawilżenie naszej skóry nawet o 207%. To jest ogromny potencjał. Kto przetestował tę maskę, też będzie doskonale wiedział, jaki to jest świetny produkt, ale ja zrobię na jej temat kilka, myślę, publikacji, coś może na moim blogu, gdzie dokładnie przedstawię Wam, co takiego wpływa na to nawilżenie skóry, jakie mamy tutaj substancje aktywne i dlaczego jest to jeden z bestsellerów marki i po prostu ludzie, kobiety, mężczyźni tak kochają tę maskę. To jest maska na noc. I w pielęgnacji mam również zużytą maskę złotą od marki Eisenberg do stosowania w okolicy oczu. Jest już materiał na moim kanale, gdzie opowiadam Wam dokładnie o tej masce, więc podlinkuję Wam dzisiaj w opisie. Jeśli jesteście osobami, które lubią kosmetyki z zastosowanymi technologiami, kosmetyki droższe, selektywne, luksusowe, to na pewno warto się zainteresować tą maską. I słuchajcie, co ja tu jeszcze mam? A, jak jesteśmy jeszcze przy maskach, to też zużyłam bardzo fajną maskę w płacie. Ona tak wygląda. To jest maska od P1P. Taka jakby w ampułce. Tutaj mam maskę hydrożelową. To nie jest maska biocelulozowa. O, coś mi tu chyba nawet kapie jeszcze z niej. Maska biocelulozowa. I to nie jest maska na tkaninie bambusowej czy na tkaninie bawełnianej. To jest taka maska, mówię, hydrożelowa. I teraz, zanim ją już się użyję, to tutaj mamy ampułkę, którą należy wycisnąć. Ona przechodzi nam tutaj do maski. Chwilę tutaj to wszystko razem wymieszać i następnie nakładamy na twarz na takie 15-20 minut. Efekt nawilżenia, który się pojawia po tej masce, jest bardzo, bardzo fajny. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, gdzie tą maskę można kupić, ale spróbuję Wam podlinkować w filmie. Ja ją dostałam kiedyś w jakiejś przesyłce z kosmetykami profesjonalnymi, niszowymi i właśnie tam wtedy była ta maska, no i teraz ją przetestowałam, więc mówię, jest świetna. Czy mam jeszcze jakieś maski? Nie mam masek do twarzy, ale mam zużyty krem peptydowy do twarzy na noc od marki Slavia Cosmetics. To jest pierwszy kosmetyk marki, po który ja sięgnęłam, pierwszy, w którym się zakochałam i do tej pory po prostu to już nic nie ma, ale opakowanie, no Boże, jak to pachnie. To jest taki zapach, który ja uwielbiam w kosmetykach. Te osoby, które znają ten krem, będą doskonale wiedziały, o co tutaj chodzi i dlaczego on tak, dlaczego ja się zachwycam tak zapachem, ale oczywiście działanie też jest tutaj bardzo ważne. To też jest moje kolejne opakowanie tego kremu. Bardzo, bardzo go lubię i na pewno do niego wrócę. I teraz tak, przejdziemy jeszcze do produktów do ciała, które zużyłam. Tutaj mam taką miniaturkę, małe, podróżne opakowanie masła do ciała od marki Sol de Janeiro. I ja Wam pokazywałam to masełko też w którymś z moich vlogów, chyba z wyjazdu do Trójmiasta, tak mi się wydaje. Ja wygrałam to masełko na evencie Douglasa, bo tam była taka, no było takie urządzenie, w którym były kulki, trzeba było tam przekręcić, wiecie, wypadała kulka i akurat pojawiło się to masełko w tej kulce, którą ja wyciągnęłam, a to jest nowość, jeśli chodzi o produkty marki Sol de Janeiro. Bardzo przyjemny zapach, świetna konsystencja, zresztą opowiadałam o tym, super, naprawdę świetnie się u mnie sprawdził i zużyłam też takie małe podróżne opakowanie
żelu pod prysznic, owocowa fuzja od marki Perfecta. I tutaj mamy wersję z zieloną herbatą i z czereśniami. Bardzo fajne. I do twarzy mam jeszcze jeden produkt, który też już tak, słuchajcie, wygrzebałam z opakowania. Jest to intensywnie nawilżający balsam do ust od marki Sisley. Też pokazywałam go wielokrotnie. Cudowny efekt na ustach, bardzo fajne nawilżenie, potwornie drogi kosmetyk, ale wart swojej ceny, bardzo dobrze się u mnie sprawdzał. I zostały mi tak naprawdę jeszcze dwa produkty. Czy dwa produkty są? Cztery opakowania, ale dwa produkty. Słuchajcie, zużyłam również do włosów nawilżającą odżywkę od marki Moroccan Oil. Ja tę markę bardzo lubię i też często o niej wspominam. Lubię do niej wracać. Szczególnie kocham kurację tą taką olejową Moroccan Oil do włosów, bo ona po prostu, to co ona robi z włosami, to jest szok. I uwielbiam maskę do włosów zniszczonych z serii Repair. Też już mówiłam wam o niej wiele razy. Mam ją w takim małym opakowaniu i też już mi się kończy, ale no po prostu te dwa produkty są super. Natomiast ta seria nawilżająca też jest bardzo fajna. I to jest, co jest jeszcze też ważne w przypadku tej serii nawilżającej, słuchajcie, to jest taka seria, która też będzie chronić kolor włosów. Więc jeśli macie włosy farbowane i chcecie, tak jak ja na przykład, i chcecie, żeby te włosy dłużej, żeby kolor włosów dłużej się utrzymywał i był zawsze taki ładny, żeby się nie wypłukiwał z każdym myciem, no to warto oczywiście stawiać na takie produkty. Ja nie jestem włosomaniaczką i nie jestem też specjalistą od włosów, ale polecam wam to, co u mnie się sprawdza. I tak jak powiedziałam, zostały mi ostatnie trzy buteleczki zużyte od Illa Hair, kuracji wcierki Illa Hair, którą aktualnie stosuję. Została mi jedna butelka albo dwie, już nie pamiętam, muszę sprawdzić, do wykończenia. Kuracja, która jest na 5 tygodni, czyli jedną taką buteleczkę stosujemy przez jeden tydzień. I ona spokojnie wam starczy na skórę głowy. I tutaj też chciałam zaznaczyć, wrócić do pewnej kwestii, ponieważ ostatnio dostaję dużo pytań o tą wcierkę, ze względu na to, że pojawiły się pewne kontrowersyjne treści na YouTubie. Na następny dzień po tym, jak wstawiłam moją rolkę, mojego shortsa, gdzie powiedziałam, że moje włosy po tym produkcie, między innymi po tym produkcie, rosną jak szalone, no oczywiście zostałam zhejtowana przez pewną osobę, która publicznie wyśmiała to, co ja powiedziałam, że moje włosy rosną jak szalone, już nie mówiąc o produkcie. Ale słuchajcie, to nie o mnie świadczy, tylko o tej osobie, że po prostu wyśmiała to, o czym ja powiedziałam. Ale chciałam wam powiedzieć, że ja nie muszę nikomu udowadniać tego, że moje włosy rzeczywiście po tym produkcie, między innymi po tym produkcie, szybko rosną, bo to widać. Widać, jak moje włosy rosną i wy też to widzicie. Widzicie w moich publikacjach. Ja nie noszę żadnych przyczepów, przedłużonych włosów i tak dalej. To są moje włosy, które po prostu rosną tak, jak rosną. I wy widzicie, jak one rosną. Więc tak jak mówię, ja nie muszę nic tutaj nikomu udowadniać, ale chciałam zaznaczyć, że to jest bardzo dobry produkt. To jest produkt rekomendowany przez dermatologów i trychologów. Produkt, którego skład został tak stworzony, że przeszedł on badania kliniczne w niezależnym miejscu, bardzo, bardzo znanym i bardzo dobrym, jeśli chodzi o podejście do badań klinicznych, aparaturowych, aplikacyjnych i nie tylko. I zostało udowodnione działanie między innymi właśnie tej wcierki u różnych osób. Ja teraz nie chcę wam skłamać, ale na pewno były tam takie badania, bo je widziałam, gdzie przedstawiono u osób z łysieniem androgenowym, jak te włosy odrastały, jak one rosły. Więc jeśli jest to produkt, którego działanie jest udowodnione w badaniach, udowodnione w skuteczności, no to ja się tylko i wyłącznie mogę pod tym podpisać. A mogę się też podpisać z tego względu, że widzę efekty działania tej wcierki na moich włosach, na mojej skórze głowy.
i mam od Was feedback od osób, które używają i stosują, które są zachwycone, zadowolone, już nie mówiąc o specjalistach takich jak trycholodzy i fryzjerzy, którzy po prostu twierdzą, że to są jedne z najlepszych wcierek na rynku, takich dostępnych dla każdego. Także tyle chciałam powiedzieć na ten temat i mamy! Pusta torba, nie ma nic więcej, także denko lutowe, że tak powiem. Denko z lutego mamy zrobione. Ile produktów? No trochę tutaj ich jest, czyli widzicie, coś do włosów, coś do ciała i coś do twarzy. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym miesiącu. A teraz słuchajcie, ogarniam te śmieci, bo muszę to wszystko posegregować teraz i szykuję się, bo chcemy jechać z Massimo ogarnąć trochę dzisiejszych spraw takich na mieście, musimy podjechać w kilka miejsc i chciałabym go wyciągnąć, ale nie wiem, słuchajcie, czy mi się to uda do Flora Point, bo widziałam na Instagramie Flora Point, że pojawiła się już wielkanocna kolekcja i wielkanocne dekoracje, a że są tak przepełnione kolorami, czyli coś, co ja po prostu uwielbiam i kocham, to tak sobie pomyślałam, że może by tak wprowadzić trochę takich ostrych, mocnych kolorów jeszcze przed świętami tutaj do mojego mieszkania, więc mam nadzieję, że uda się i wyciągnę Massimo i podjedziemy na chwilę do Flora Point, szczególnie, że będziemy tam w tamtych rejonach dzisiaj urzędować. Może zjem jakiś obiadek dzisiaj na mieście, no zobaczymy, a w drugiej części dnia też chciałabym, słuchajcie, zabrać się trochę za sprzątanie, za ogarnianie rzeczy i mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym Wam przekazać. Gotowa do wyjścia, jak widzicie, dzisiaj na sportowo, bo tak jak powiedziałam, trochę mam rzeczy do ogarnięcia, no i chciałabym pochodzić po Flora Point. Kożuszek Zara, biały golfik Zara, nie, przepraszam, Mango albo Mojito, już nie pamiętam, słuchajcie, mam tyle tych golfów, że już nawet sama nie ogarniam, co jest skąd. No w każdym razie taki kremowy, biały golfik, kożuszek stary jak świat Zara, podarte dżinsy, takie boyfriendy Zara, trampki, sneakersy Pinko i duża torba Furla. Lecę, jedziemy i trzymajcie kciuki, żeby udało się dotrzeć do Flora Point. A my dzisiaj obiadek zjemy w jednej z naszych ulubionych restauracji, czyli w restauracji Papugar. Już dawno tutaj nie byliśmy, praktycznie od Sylwestra, który spędziliśmy w restauracji. Zaraz będziemy sobie coś wybierać, ale zobaczcie, jakie mają fajne menu w tym tygodniu, takie dodatkowe. Myślę, że Massimo weźmie te ravioli z krewetkami i ze szparagami. No dobrze, to będziemy zamawiać.
nie mogłam się powstrzymać i stwierdziłam, że wezmę do wypróbowania pannę Kotę, która ma właśnie, zobaczcie, kawior limonkowy. Tak. Podobno jest fajna i taka świeża. Zaraz spróbujemy, kochanie. Pół na pół. Jakiś czas temu kupiłam w Deals takie właśnie zapachy od Felce Azzurra. Bardzo lubię tę markę, szczególnie płyny do płukania w praniu, ale słuchajcie, to jest taki badziew. To jest taki badziew. Tutaj kupiłam, to była chyba wersja white coś tam, już nie pamiętam co to było. Słuchajcie, to kompletnie nie pachnie. Kompletnie nie pachnie. Zaraz otworzę to, tę wersję o kwiaty, wiśni i piwonia i zobaczymy, czy to w ogóle pachnie. Ale wzięłam dwa, bo były na promocji. Wtedy wychodziły chyba za 8 zł jeden. Jeden kosztuje 10 zł. A tak jak mówię, dostępne w Deals. Słuchajcie, nie kupujcie tego. Naprawdę szkoda kasy na to. Zaraz zobaczymy, otworzę to i zobaczymy, czy jest taki sam efekt. No dobra, to pachnie troszkę mocniej, troszkę intensywniej. Ale to nadal nie jest to. Słuchajcie, naprawdę nie udał im się ten produkt. Moim zdaniem im się to nie udało. Ta wersja white coś tam, white mask, chyba tak mi się wydaje. To jest w ogóle, to jest totalne dno. To no pachnie, ale bardzo, bardzo delikatnie. Pokażę wam natomiast coś innego, jeśli chodzi o takie zapachy, na przykład do łazienki, co warto kupić. To jest chyba Airwick. Wygląda to w ten sposób. Tutaj macie taki guziczek, który należy przycisnąć i wtedy wydobywa się zapach. Kosztuje, no wiadomo, dużo więcej niż to i nie widziałam, żeby to w ogóle było dostępne w Deals. Natomiast praktycznie w każdym supermarkecie jest dostępne i moim zdaniem ta wersja czystej bawełny, czyli właśnie ta niebieska, pachnie najbardziej intensywnie i najdłużej utrzymuje się ten zapach. Więc jeśli szukacie czegoś takiego do łazienki, co będzie całkiem ładnie wyglądało i rzeczywiście ten zapach będzie odczuwalny, to polecam wam to. Tego na pewno nie. Zaraz wskoczę pod prysznic. Mam ochotę na taki, wiecie, oczyszczenie, takie dłuższe, fajne oczyszczenie, ale zanim to zrobię, to oczywiście demakijaż. I słuchajcie, widzę jakiś tu włosek. Pierwsza sprawa to jest taka, że ostatnio wam opowiadałam o tym, że byłam na zakupach w Biedronce i przeglądałam różne kosmetyki, które tam były, oczywiście z tej linii biedronkowej, zresztą pokazywałam to nawet na Instagramie i zapytałam was wtedy o ten płyn micelarny. Dla mnie jest ta nowość, ale postanowiłam ją przetestować. Tak, ja też kupuję tanie kosmetyki, żeby nie było. I testuję też tanie kosmetyki. I wiecie co? Wczoraj użyłam go pierwszy raz i muszę powiedzieć, że jest nawet fajny. Po pierwsze podoba mi się to, że jest tutaj taka pompka, bardzo wygodna. Przykładamy wacik i po prostu fajnie się nam tutaj wszystko dozuje. Po drugie, mamy tutaj pojemność 400 ml. Ja zapłaciłam za ten płyn micelarny coś chyba około 10 zł. Jakoś tak? Już nawet nie pamiętam. Ale mamy tutaj przede wszystkim 97% składników pochodzenia naturalnego i rzeczywiście sprawdziłam w składzie, to się zgadza. Ten skład jest króciutki, ale jest naprawdę bardzo dobry i to, co jest też w nim fajne, to to, że mamy tutaj hialuronian sodu. O ile się nie mylę, poczekajcie. Tak, hialuronian sodu, więc to też jest taki płyn micelarny, który nie będzie dawał takiego efektu ściągnięcia na skórze podczas jego stosowania. Ale to, co jest dla mnie najbardziej istotne, to to, że słuchajcie, on nie podrażnia. Nie podrażnia moich oczu i nie podrażnia mi skóry. Bardzo przyjemnie też pachnie, także postanowiłam go przetestować. Zobaczymy, jak będzie dalej. Taka mała informacja dla was. Natomiast będę sobie też wykonywać demakijaż przy okazji, jak będę tutaj z wami gadać. Wiecie co? Czy kupiłam coś w Flora Point? Powiedzieliście, że udało się. I tak, dostałam się. Udało się nam pojechać do Flora Point, ale wiecie co? Powiem wam szczerze. Dekoracje przepiękne. Naprawdę te kolory. No cudowne, cudowne. Ale ceny zabójcze. Zabójcze. Natomiast nic nie kupiłam.
ale zainspirowałam się fajnymi rzeczami i były takie szklane jajka, takie duże, fajne szklane jajka, do których można tam włożyć na przykład mech, jajeczka, królika, zajączka i tak dalej i można zrobić z tego bardzo fajną dekorację. Natomiast takie jajko średniej wielkości, które bardzo mi się podobało, kosztowało około 80 zł. No i jak przeglądaliśmy to z Maxem, to on mi mówi: słuchaj, ale wiesz co, nie bierzmy tego jajka, bo ja już miałam taki moment, że naprawdę chciałam je, słuchajcie, wziąć ze sobą. Mówi: nie bierzmy tego jajka, bo przecież możemy podjechać jeszcze do kilku sklepów, w których są takie szklane dekoracje i może tam uda nam się je kupić. I jak widzieliście, byłam w Tedim, nie znalazłam takich jajek, absolutnie. Byłam w Pepco, też nic ciekawego nie widziałam. Byłam w Homely, też takich jajek nie było. Do Home & już nie weszłam, ale jeszcze sprawdziłam w TK Maxie i też nie było. I pojadę jeszcze do Leroy Merlin, bo tam czasem też pojawiają się takie dekoracje. Leroy Merlin i Castorama. I zobaczę, czy tam uda mi się takie jajko kupić. Wtedy bym zrobiła fajną dekorację świąteczną. Chociaż nas na święta nie będzie, ale no, będzie miło na to patrzeć i fajnie będzie to wyglądało. Mam nawet pomysł, gdzie chciałabym to ustawić. A jeśli nie znajdę, no to myślę, że wrócę do Flora Point. Także taka mała aktualizacja, ale powiem wam, tyle jest pięknych rzeczy we Flora Point. Tam naprawdę, nawet jeżeli nic nie będziecie kupować, chociaż ma się ochotę wynieść wszystko z tego sklepu, naprawdę wszystko, to można się tak zainspirować, jeśli chodzi o właśnie takie dekoracje do domu, które można kupić w innych sklepach taniej, chociaż nie wszystko. Na przykład były tam takie przepiękne jajka, które też widzieliście na filmie, tak cudownie ozdobione. I to jest tak też przyjemny, fajny prezent dla kogoś, kto lubi takie rzeczy, właśnie takie dekoracyjne. Albo jeśli, mówię do Massimo, gdybyśmy mieli taki żyrandol nad stołem, w kuchni, w jadalni, to można by było zrobić też taką piękną dekorację właśnie z jajeczek, z kwiatów. No, jest tego dużo, także to chciałam wam powiedzieć. Kończę mój demakijaż, wskoczę pod prysznic, zrobię pielęgnację, a na koniec dzisiejszego filmu chciałabym wam jeszcze coś powiedzieć, co zapowiedziałam wcześniej. Po ręku kosmetycznym tego nie zrobiłam, więc zrobię to na zakończenie. No dobrze, zanim się z wami pożegnam, to szybkie podsumowanie i informacje, którą chciałam wam przekazać. Ja co prawda ten vlog nagrywam w innym dniu, ale wy będziecie go widzieć w czwartek 29 lutego. To jest ostatni dzień, kiedy można głosować. Już mówię, o co chodzi. Ci z was, którzy mnie śledzą regularnie, doskonale już wiedzą. Ci, którzy czytają informacje, które wstawiam, też już wiedzą. Tak, moi drodzy, dostałam się dzięki wam, bo to wy mnie zgłaszaliście do plebiscytu Rzetelny Influencer 2023 roku. I okazało się, że dostałam się do finałowej piątki. Słuchajcie, to jest niesamowite. To jest w ogóle taka sytuacja, że jak ja się dowiedziałam, to myślałam, że serce mi wyskoczy i nawet już w pewnym momencie myślałam: kurczę, weź ty się uspokój, Anita, bo zaraz znowu przyjdą ci na ataki paniki, napady lękowe i w ogóle nie mogłam się, słuchajcie, powstrzymać, ale skakałam w ogóle po całym domu, Massimo patrzył się na mnie jak na idiotkę, ale naprawdę, słuchajcie, jestem tak niesamowicie wdzięczna, że mam taką społeczność, że mam ludzi, którzy we mnie wierzą, którzy mnie wspierają, którzy mi ufają i którzy po prostu zgłosili mnie do tego plebiscytu. Znalazłam się w finałowej piątce z fantastycznymi dziewczynami w kategorii chyba pielęgnacja twarzy albo pielęgnacja skóry, tak jakoś mi się wydaje, z dziewczynami, które naprawdę zasługują na to, żeby być w tym finale i zdziwiłabym się, gdyby było inaczej, bo cieszę się i dla mnie jest to ogromny zaszczyt znaleźć się właśnie z tymi dziewczynami w tej finałowej piątce. Nawet wiecie co, teraz czuję taką wdzięczność i taką radość w sobie, że dla mnie to już jest wygrana. Dla mnie to już jest wygrane, że po prostu jestem z tymi dziewczynami, bo słuchajcie, dziewczyny mają ogromne zasięgi, mają bardzo taką wspierającą, fajną społeczność. I ja wiem, że ja nie wygram, ale każdy głos, który do tej pory na mnie oddaliście, piszecie mi w wiadomościach, w komentarzach, na Facebooku, na Instagramie, tutaj na YouTubie, że głosujecie, że oddajecie wasze głosy,
Jestem wdzięczna za każdy wasz głos. Każdy. Od każdej osoby, która to zrobiła. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli zagłosujecie ostatni raz, bo jedna osoba może zagłosować tylko raz. I uwaga, trzeba potwierdzić e-mail, bo jak zagłosujecie, to przychodzi do was na pocztę mail. Trzeba sobie wtedy wejść na pocztę, kliknąć ten mail i tam jest takie okienko potwierdź głos. Potwierdzić ten głos. W zamian dostajecie chyba też jakąś fajną zniżkę, która trwa 24 godziny chyba jakoś, tak? Do wykorzystania między innymi właśnie w Bundy. Ale słuchajcie, oczywiście, że będzie mi bardzo miło, jeśli zagłosujecie. To jest już ten ostatni moment. I może gdzieś tam odrobinkę moja pozycja wskoczy, ale to i tak już nie jest istotne, bo dla mnie to, że znalazłam się w piątce finałowej, jest absolutnie największym wyróżnieniem wśród, słuchajcie, tylu ludzi działających na Instagramie, w mediach społecznościowych, na YouTubie, na blogach i nie tylko. Jest naprawdę tyle świetnych dziewczyn, które gdzieś działają w tej branży beauty. I ja znalazłam się w finałowej piątce. Dziękuję. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że głosowaliście, że mnie wspieracie. Dziękuję za każdy głos. No i zobaczymy, no. Wyniki chyba będą 9 marca. Nie wiem, jak to zostanie ogłoszone. Czy zostaniemy zaproszone na tą galę i dopiero tam dowiemy się o wynikach. Nie mam, słuchajcie, zielonego pojęcia. Ale po prostu cieszę się od kilku dni. Skaczę z radości. Jestem taka wdzięczna. I jeszcze raz bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Dobra, kończę, bo obawiam się, że ten dzisiejszy vlog będzie długi. Ale mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten film. No i co? Widzimy się w kolejnej publikacji, myślę, że już teraz kosmetycznej. Także trzymajcie się cieplutko. Buziaki. Pa!